Moje zainteresowania kapliczkami sięgają lat 90. można powiedzieć. Wtedy pracowałem jeszcze w Zarządzie Rewitalizacji Zespołu Zabytkowy Krakowa i wtedy miałem jakby pierwszy taki szerszy kontakt z architekturą, z zabytkami. Zainteresowałem się po prostu kapliczkami na terenie dzielnicy, w której mieszkam, czyli na terenie Nowej Huty. I początkowo byłem zachwycony, że udało mi się około 50 kapliczek zinwentaryzować, udokumentować. No ale jak dalej tak penetrowałem tutaj wioski, dawne osiedla, doszło do tego, że w tej chwili już mam zinwentaryzowanych ponad 80 kapliczek, które pochodzą z czasów przed budową kombinatu, czyli do 1950 roku. Stoimy w tej chwili przy figurze znajdującej się przy ulicy Rzepakowej, w Przylasku Rusieckim. Jest to figura Chrystusa Salvatora Mundi. Potocznie tu wśród mieszkańców nazywana figurą Boga Ojca, oczywiście mylnie. Jest to na pewno postać Chrystusa, gdyż na inskrypcjach, w tej chwili już nieczytelnych, wyraźnie były zapisane słowa o tym, że jest to figura Chrystusa Pana. W 1781 roku Badeni, którzy dostali w dzierżawę dobra branickie od Izabeli Branickiej, postanowili ten fakt uczcić właśnie fundowaniem figury Chrystusa Salvatora Mundi. Jest to jedna z najcenniejszych i najciekawszych figur w formie kapliczek przydrożnych na terenie Nowej Huty. Można tu zauważyć bardzo ciekawe i oryginalne detale, które wskazują na to, że jest to dzieło artysty, nie jakiegoś nieznanego rzeźbiarza, tylko artysty. To można poznać po szczegółach formowania fałdów szat, włosów, twarzy Chrystusa, no i samej postaci. Jest to nietypowe dla figur przydrożnych ujęcie. Chrystus trzyma kulę ziemską z krzyżem, natomiast drugą ręką w geście błogosławieństwa. Jest to właśnie taka symbolika postaci Chrystusa Salvatora Mundi. Kapliczka w Ruszczy, przy której teraz stoimy, ma o tyle ciekawą historię, że gdy założyłem stronę Nowa Huta Mniej Znana, zgłosił się do mnie mieszkaniec Ruszczy, pan Leszek Gołyśniak, który tu w pobliżu mieszka, z taką informacją, że według niego jest jeszcze taka stara kapliczka, której ja nie miałem na swojej stronie udokumentowanej, a której jakieś szczątki leżą na terenie plebanii. Nie wierzyłem, że takie coś może jeszcze być, no ale w każdym razie pojechaliśmy z panem Leszkiem w to miejsce i rzeczywiście w samym rogu ogrodów plebańskich, wśród krzaków, leżał ten postument kamienny, porośnięty mchami, brudny, zaniedbany, praktycznie zapomniany. Gdy kolej rozbudowywała węzeł kolejowy w Ruszczy, kapliczka ta stała w obszarze terenu inwestycyjnego, została rozebrana z dawnego skrzyżowania dróg i przeniesiona właśnie na teren plebanii. Nie wiadomo z jakich powodów, no jakoś ktoś tam zaniedbał, że ta kapliczka się przewróciła w którymś momencie, leżała tam za trochę zapomniana. Po tej informacji od pana Leszka postanowiliśmy ją podnieść, wyczyścić i przynajmniej chociażby wstępnie odświeżyć. Dopiero po tym odkryciu zgłosiliśmy do księdza proboszcza, który przy okazji pozyskania środków na konserwację i remont kościoła tu parafialnego pozyskał środki na odnowienie tej kapliczki. Po odnowieniu się okazało, że jest to piękny obelisk kamienny z krzyżem żeliwnym, którego fragment tego krzyża nawet pan Leszek gdzieś tam miał u siebie do wykorzystania w przyszłości. Tuż koło Arki Pana znajduje się zespół szkół gastronomicznych, które noszą imię obrońcy Westerplatte majora Henryka Sucharskiego. Major Henryk Sucharski, związany z Krakowem, służył tutaj w 20. Krakowskim Pułku Piechoty. Jest sławny oczywiście z tego, że przez 7 dni dowodził obroną takiego niewielkiego półwyspu. Właściwie ta obrona z punktu widzenia militarnego nie miała większego sensu, ale miała bardzo ważne znaczenie moralne. Stąd Sucharski stał się jednym z naszych bohaterów narodowych. Niejako w cieniu Sucharskiego znajdował się jego zastępca, Franciszek Dąbrowski. Mało kto wie, że tenże zastępca, który był zwolennikiem dalszego kontynuowania walki, po II wojnie światowej mieszkał w Krakowie i pracował tutaj, w Nowej Hucie. Tuż przed wjazdem do bazy Transbudu znajduje się niewielki pomnik. Jest to pomnik poświęcony portierowi, który tutaj pracował. Owym portierem był właśnie Franciszek Dąbrowski, zastępca dowódcy obrony Westerplatte. Po II wojnie światowej major Sucharski umarł na obczyźnie, a Franciszek Dąbrowski wrócił do kraju. Służył początkowo w Ustce.
przez kilka lat odtwarzał naszą flotę. W 1948 roku został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Chorował bowiem na gruźlicę. To uchroniło go od niepewnej śmierci. Gdyby nie owa gruźlica, szukalibyśmy go dzisiaj na Łączce w Warszawie razem z jego kolegami, bowiem tuż po opuszczeniu Ustki komuniści rozpoczęli demaskowanie spisku komandorów. Po prostu uwięzili wszystkich dowódców, którzy mieli przeszłość przedwojenną. Większość z nich zginęła. Zaś sam Franciszek Dąbrowski wyjechał do Krakowa. Tutaj było mu bardzo ciężko. Szył buty dla jakiejś spółdzielni. Był kasjerem i w końcu wylądował tutaj w transbudzie jako portier. Najbardziej znane jego zajęcie krakowskie to było siedzenie w kiosku u wylotu ulicy Karmelickiej. Uczniowie pobliskiej szkoły specjalnie wychodzili na przerwę, żeby w kiosku zamiast bohatera na pomniku zobaczyć najbardziej prawdziwego, autentycznego bohatera.